co zamierzają panowie politycy zrobić i panie polityczki w sprawie organizacji typu ONR i innych neofaszystowskich, aby w końcu ukrócić, w końcu konstytucja sama mówi, że nie można szerzyć faszyzmu, a niestety jesteśmy świadkami od dłuższego czasu, że w Polsce jest tak, a nie inaczej. I jest jakiś sztuczny, hodowany strach w tym momencie, tak? To jest tyle z mojej strony. No, zbliżone dosyć kwestie, bo dotyczą jakby ruchów radykalnych, ruchów często niedemokratycznych, czy na przykład braku tolerancji. I co parlament może w tej kwestii zrobić? I powiem od razu, że to nie są kwestie legislacyjne, którymi się zajmuje Komisja Europejska i Parlament Europejski. Natomiast jest cały wachlarz działań tak zwanych miękkich, które my możemy wykorzystywać. Działania miękkie to jest wywieranie wpływu, to jest potępianie, to jest taki po prostu aspekt moralny, który możemy kierować do rządów, do społeczeństw, do organizacji. Jest też drugi, może finansowy, o czym zaraz powiem. Ten aspekt taki moralny, to my możemy na przykład i przygotowujemy rezolucje potępiające tego typu zachowania. One nie mają swoich konsekwencji takich bezpośrednich, bo kwestia języka, kwestia polityki, to są kwestie czysto wewnętrzne, krajowe. I to jest bardzo wyraźnie zastrzeżone. Tak samo jak na przykład wybory, ordynacje wyborcze, typ partii, które stanowią programy, to wszystko jest zastrzeżone dla polityki krajów narodowych. Natomiast możemy, jeśli w danym kraju uważamy, te ruchy radykalne narastają, jeśli te ruchy radykalne podejmują jakieś bardzo brutalne czy niepokojące nas działania, wyrażają nazwy antysemickie i tak dalej, albo jeśli rządy tych krajów też wyrażają poglądy nacjonalistyczne, nietolerancyjne, to wtedy Unia Europejska stosuje jakby dwa rodzaje nacisków. Jedno to Komisja Europejska sama w sobie, a drugie to właśnie później Parlament. I oczywiście to nie dotyczy tak bardzo Węgier, tej sytuacji teraz, ale można wziąć ten przykład, bo to jest w tej chwili w ramach naszych prac. Rząd węgierski został oskarżony o to, że łamie w jakiś sposób swobodę wypowiedzi, stara się sobie podporządkować instytucje demokratyczne. No to my w tej sytuacji, komisja rozmawia z rządem, a my piszemy po prostu raport, który raport to będzie nawoływał rząd węgierski do podjęcia działań. Zwracamy tam na przykład też fakt, że Jobbik, czyli partia, która wyraża takie zbliżone do ONR-u, czy nawet może bardziej radykalne nawet hasła, zaczyna sobie podnosić, że tak powiem, głowę i swobodnie działać. No i wtedy rząd czuje danego kraju, że musi coś robić. Czyli przez takie nasze rezolucje potępiające, nielegislacyjne, ale jednak ważne, zwracamy uwagę świata na pewne zjawiska, naciskamy, pukamy do różnych drzwi, czy też zwyczajnie piętnujemy. I to już ma się liczyć. To jest bardzo nieprzyjemne, jeśli jakiś kraj zostaje napiętnowany, powiedzmy, czy zwrócono mu uwagę, czy dyskutuje się o nim właśnie na forum. Tak też było kiedyś z Włochami, jeszcze wtedy, kiedy premierem był Berlusconi. Możemy też działać poprzez petycje. Ja pracuję w Komisji Petycji i tam obywatele mogą pisać skargi na pewne zjawiska, które są w ich kraju niezgodne jakby z jednej strony z literem prawa Unii Europejskiej, ale myślę, że też z duchem tolerancji, jaki panuje w Unii Europejskiej. Skarżą się na urzędy w swoim kraju, ale mogą też się skarżyć na właśnie to, co ich szalenie niepokoi, właśnie na jakieś narastające na radykalizmy i rządy ich krajów, które nic nie robią w tej sprawie, żeby to
zmienić. Więc w Komisji Petycji czasami trafiają się tego typu skargi właśnie na łamanie praw obywatelskich czy na narastanie nietolerancji. Wtedy oczywiście Komisja Europejska powie, że nic nie może zrobić, bo to jest kwestia danego kraju, ale już sprawa ujrzała światło dzienne, już się o niej mówi w parlamencie, już są media zainteresowane daną sprawą. Ważne tego typu działania też podejmujemy wokół krajów ościennych, czy w ogóle takich krajów, które uważamy, że łamią zasady demokracji, gdzie jakby nacjonalistyczne, antysemickie czy przeciwne osobom homoseksualnym, kobietom czy innym grupom hasła są podnoszone. I tak jest w przypadku Iranu, żeśmy parę razy pisali rezolucje. Są też rezolucje dotyczące innych krajów z Azji czy Afryki bezpośrednio, nie tylko dotyczące na przykład kar śmierci, które są stosowane w danym kraju wobec obywateli, ale również takich po prostu radykalnych i tendencyjnych zachowań. Także wydaje mi się, że możemy dużo zrobić. Możemy też na przykład w Parlamencie Europejskim organizować wysłuchania. Każdy europoseł może poprosić, aby odpowiednia komisja, nie na przykład Komisja Energetyki, którą ja się zajmuję, bo to nie leży w jej gestii, ale inne komisje łamania praw człowieka czy komisje kultury mogą wysłuchania dotyczące pewnych zjawisk, tego typu radykalnych, nacjonalistycznych robić. Mogą też po prostu partie polityczne, w których jesteśmy zgrupowani, podejmować tego typu akcje. Na przykład IPP, czyli Chrześcijańska Demokracja, do której Platforma i PSL należy, zorganizowała konferencję, wysłuchanie, na której zaproszono ekspertów, którzy właśnie mówili o narastającej fali antysemityzmu i nacjonalizmu w różnych krajach i były przypadki różnych krajów. Po prostu decyzja, dyskusja trochę naukowa, trochę polityczna, ale było na tym trochę europosłów, trochę ekspertów, asystentów i rozmawialiśmy o tym, to też w ten sposób zwracamy uwagę na narastanie tego typu zjawisk. Możemy też przy okazji różnych raportów, rezolucji, przygotowań w czasie plenarnej dyskusji zabierać głos i wyrażać nasze głębokie zaniepokojenie. Na ostatniej właśnie Komisji Petycji w czasie dyskusji jeden z europosłów recenzował pracę ombudsmana europejskiego, który odchodzi, bardzo dobrego ombudsmana, bardzośmy go chwalili, ale przy okazji wygłosił płomienną mowę, zaniepokojony nacjonalistycznym ruchem Złoty Róg, który przybiera na sile w Grecji. Mówił o tym długo, ciekawie, myśmy wszyscy słyszeli, także są też różne okazje, żeby o tym mówić, to nagłaśniać. Możemy też żądać od krajów, żeby na przykład potępiały, zamykały, zwróciły uwagę, ale to wszystko to są, tak jak mówię, ciągle miękkie i nieformalne naciski. Ale to wszystko się bardzo liczy i warto korzystać z tego typu narzędzi. I tak jak podkreślałam, to nie tylko rządy mogą wywierać wpływ, ale również różnego typu fundacje, organizacje mogą na przykład też skorzystać z nowego narzędzia, który dał nam Parlament Europejski wraz z Komisją. To jest narzędzie inicjatywy obywatelskiej, prawda? I widzę jako taką bardzo zasadną akcję, gdzie spotykają się fundacje, różnego typu organizacje czy ludzie i mówią sobie, zbierzmy podpisy w całej Europie wyrażające zaniepokojenie falą narastających właśnie nacjonalizmów. Zróbmy to w różnych miejscach, podejmijmy działania i można by zbierać milion takich podpisów i żądać, żeby tutaj komisja podjęła jakieś po prostu też decyzje czy działania. Nie będą to, tak jak mówię, znowu legislacyjne, ale można w ten sposób nagłaśniać, właśnie zbierając
iluś tam krajach podpisy pod taką deklaracją, propozycją zwracającą uwagę, potępiającą czy żądającą nawet pewnych określonych rozwiązań, bo komisja też może, czy parlament zwrócić się do poszczególnych rządów, żeby zapanowały nad tym. Także mamy tutaj duże możliwości i korzystajmy z nich. Bardzo serdecznie. Dziękuję. Ile było mi?